Dzień dobry. Przez przypadek usunąłem trochę materiałów i dopiero teraz się zorientowałem, że w sumie to już drugi wstęp sobie usunąłem. Jeden to był odcinek do recenzji Barflya OG2, a drugi właśnie do dzisiejszego odcinka Spoilerki. Omówię w tym odcinku, jak ja przeprowadzam proces Spoilerki oraz będę pokazywał różnice pomiędzy różnymi gradacjami papierków, ponieważ będę to robił papierami wodnymi, ściernymi. No to co? Zapraszam do oglądania. Jadę właśnie do paczkomatu odebrać papiery ścierne do polerowania oraz Homa, którego wysyłałem, żeby jeden z grupowiczów z Polskiej Ligi Fliperów zobaczył sobie Homa, jak się nim kręci, i na ewentualnego trade'a. No niestety nie podszedł mu ze względu tam na jakieś właśnie jakieś tam szczegóły, i odesłał mi go z powrotem. I jeszcze będę jechał na pocztę wysłać parę przesyłeczek. A wypolerują dzisiaj Barflya. Wezmę się za jego jedną stronę, drugą zostawię, żeby później dla porównania pokazać, jak wyglądał przed polerką i jak będzie wyglądał po. Nagrywam to w ogóle przed zlotem, więc twierdziłem, że fajnie będzie zabrać na zlot właśnie takiego zmodyfikowanego Barflya, żeby ludzie mogli sobie zobaczyć, jak właśnie będzie wyglądał taki wypolerowany, i może też sami się zdecydują na to, że będą chcieli mieć swojego Barflya wypolerowanego, ponieważ jest on dosyć popularny w Polsce i całkiem dużo osób ma go jako trainera. Bardzo ułatwia mi sprawę to, że mogę go rozkręcić przez to, że jest wersją OG2 i posiada właśnie śruby, i będzie mi po prostu łatwiej się pracowało na samym ostrzu bez rączek. Więc rozkręcę go i będę tutaj przygotowywał powierzchnię na pasie wysokiej gradacji na szlifierce. Przy okazji przyda mu się troszeczkę odjęcia wagi. Normalnie polerki nie robię na szlifierce, ponieważ jest to bardzo agresywna metoda, ale na Barflyu nie boję się tego zrobić, więc jedną stronę tutaj przeszlifuję i później będę jechał z papierkami. Ok, w miarę tutaj wygładziłem tę powierzchnię. Przygotowałem sobie w międzyczasie zimną wodę w kubku, żeby móc sobie chłodzić ostrze, ale też żeby kłaść sobie wodę na papiery wodne, ponieważ będę właśnie z nich korzystał. No i teraz zacznę od papieru numer 400. Pomyślałem, że zabezpieczę sobie taśmą izolacyjną tutaj to miejsce, gdzie są bushingi, ponieważ nie chcę przez przypadek na nie najechać, więc nakleję ją tutaj dookoła i będę dalej jechał. Trochę będzie z tym babrania. Patrzcie na ten fajny efekt, jak tutaj samo sobie spływa. Fajnie to wygląda. Po zrobieniu papierem 400 wygląda to tak. Jest takie fajne matowe. Chętnie bym to zostawił, bo naprawdę fajnie to wygląda. No ale jest to odcinek o polerce, więc dokończę to. Teraz wchodzę na wyższy papier 600 i będzie już wtedy się tak delikatnie błyszczało. Po papierze o gradacji 600 już tutaj delikatnie się błyszczy. Choć jeszcze jest tutaj bardziej takie matowe, taka satynka się zrobiła. Zobaczymy, jak będzie po 800. No, po papierku 800 wygląda to już naprawdę fajnie. Widać tutaj jakieś odbicie. Nie jest może jakieś super wyraźne, ale będziemy szli wyżej i wyżej. No, palce, kurczę, też no, wyglądają ciekawie. A będzie tylko gorzej teraz.
to lecimy wyżej, do 1000. Wziąłem sobie papierek 1000, taki o, kupiłem go w Castoramie, no i pogorszył w sumie sytuację. Teraz wziąłem lepszy, 1200, i morał z tego jest taki: nie kupujcie papierów w Castoramie, jeśli chcecie sobie robić polerkę. Zresztą tak czy siak, tam chyba do tylko 1500 jest papier. Tak. Chociaż... Tak, 1500. 1500 to jest najwyższy papier, jaki można kupić w Castoramie, no i są naprawdę beznadziejnej jakości. Więc nie polecam. No i to jest dobrej jakości papierek, 1200. Już tutaj ładnie rzeczy się odbijają od tego ostrza. No pięknie to wygląda. O, proszę bardzo, tutaj widać białą naklejkę PLF na moim telefonie. No wygląda to już naprawdę całkiem fajnie. No a lecimy do 5000. Po papierku 1200 przeszedłem od razu na 2000, bo miałem po drodze 1500, ale ten właśnie z Castoramy, a nie chciałem już wyciągać tego, co ostatnio kupiłem. No i wygląda to tak. Tutaj właśnie jest moja wieża testująca polerkę. A w jaki sposób ona to testuje? No, jeśli jestem w stanie rozpoznać wszystkie kolory z jakiejś tam odległości, jak na przykład stanę sobie gdzieś tam na końcu pokoju, no to wtedy polerka jest udana. No i to jest dopiero 2000, a mamy jeszcze po drodze 2500, 3000 i później 5000. No i jeszcze na koniec polerka samym filcem z pastą polerską, która będzie mi to wszystko nabłyszczać. Więc naprawdę, kurczę, zapowiada się mega, mega efekt. Okej, tutaj widać takie niewielkie, małe ryski, których chcę się pozbyć. I pozbędę się ich właśnie polerując filcem, ale zanim to zrobię, to jeszcze czeka mnie tutaj szlifowanie papierem 3000, bo tutaj ten efekt jest uzyskany po 2500, no i później jeszcze 5000 i wtedy pięknie, ładnie tutaj wszystko nabłyszczę. No i później oczywiście porównam do drugiej strony, której w ogóle nie ruszałem. Właśnie skończyłem z papierkiem 3000. Już nie będę pokazywał różnic, no bo są naprawdę bardzo mało widoczne. Teraz biorę ostatni, czyli 5000. No i później ściągam szlifierkę z filcem i będziemy polerować. No to jeszcze pokażę, jak to robię. Przykręcam sobie imadłem, no bo nie mam niestety żadnych zacisków. Papierek na moim stoliku. Biorę sobie cyk z kubeczka wodę, tak o, palcami smaruję ładnie, żeby tej wody trochę tu było. No i później biorę sobie ostrze i jeżdżę. I tak to wygląda. Okej, robota z papierkami skończona. Teraz ściągam to oto kółko, co się kręci. Tylko muszę tutaj ogarnąć przewód. O, opla, 11,5 kg waży. Pięknie, ładnie podłączę do prądu i będzie polerowany. A, no i jeszcze pasta polerska. Posiadam taką. To jest beżowa 1500 Lux. O, właśnie tutaj widać. Trzeba będzie niedługo ją dokupić. No i mam takie oto kółeczko. I... No co, poleruję. A, no i oczywiście trzeba pamiętać o okularach ochronnych. Ja posiadam takie zwykłe, ale jak mi coś w oko tutaj by chciało uderzyć, no to uderzy w okulary. Więc trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Dobra, podłączam. Fajny efekt daje to,
że jak wezmę sobie tutaj wypolerowaną część, podłożę pod światło, to ładnie tutaj właśnie rzuca takiego zajączka, takie odbicie. No to teraz biorę pastę, tutaj przykładam i jadę z polerowaniem tego oszcza w końcu. Tutaj różnica jest już dostrzegalna tylko pod światło. Spróbuję to pokazać. O, widać tutaj taką linię. I właśnie ta część jest wypolerowana, bardzo ładnie się błyszczy, a ta tutaj jeszcze nie. A jak spojrzymy od przodu, no to praktycznie w ogóle nie ma tutaj różnicy. Dobra, to jadę dalej. Teraz chłodzę ostrze, żeby się nim przypadkiem nie poparzyć przy czyszczeniu. Wezmę sobie cyk, papier. Dodam troszeczkę płynu do odkażania. Acetonu niestety nie mam, normalnie robię to acetonem, ale mi się skończył. No i teraz ładnie tutaj przecieram. Tak wyglądało ostrze przed polerką, a teraz wygląda tak. Efekt jest naprawdę niesamowity. Zawsze jestem bardzo zadowolony, jak taki efekt uzyskuję. I za każdym razem jaram się tym, jak właśnie widać różnicę pomiędzy niewypolerowaną powierzchnią, a właśnie taką wypolerowaną. Jak to wszystko się ładnie odbija w tym metalu. No, wygląda to naprawdę świetnie. I teraz chcę zrobić taki eksperyment. Czy uda mi się samym filcem z tą pastą polerską uzyskać taki efekt jak tutaj? Szczerze wątpię, ponieważ no, papierki naprawdę robią robotę. Ale zobaczymy. I tutaj widać bardzo ładnie wieżę Springlessów. Ona tak się śmiesznie właśnie rozciąga, ponieważ powierzchnia nie jest idealnie płaska. Ok, teraz pójdę umyć to do zlewu, gąbeczką ładnie to przetrę i pokażę, jak to wygląda. Kurczę, taki bajzel w kadrze, no nie, nie może tak być. No, od razu lepiej. No tak, to jest strona, z którą się bawiłem trochę dłużej, a to jest strona, którą przed chwilą wypolerowałem. Jak widać, obraz jest taki rozmyty, nie jest taki wyraźny jak tutaj. Myślę, że mógłbym spróbować pomalować ten grafer na jakiś czerwony kolor na przykład. To jeszcze zobaczę, czy tak się da i jeszcze w tym odcinku to zamontuję. To jest moja metoda polerowania póki co, ponieważ nadal ją udoskonalam. No i dzięki temu, że wciąż udoskonalam swoją technikę polerowania, to mogę coraz lepsze te prace wykonywać. Tutaj właśnie ten obraz się tak rozmywa.
Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Zresztą ciężko by było zrobić takie idealnie płasko, bo samo w sobie ostrze nie było płaskie. Z takich wypolerowanych jeszcze rzeczy to posiadam na przykład mojego Hypexa. Na jednym z odcinków mogliście zobaczyć, jak taką modyfikację robiłem. Ma tutaj takie bardzo ładne pomalowane środki na kolor rączek. Efekt też jest bardzo fajny. Oraz tasak, który polerowałem na live'ie na grupie, do której zapraszam, link znajdziecie w opisie. I tam jest pokazany cały proces, może nie tyle co w szczegółach, po prostu wszystko było ukazane na kamerze, jak to poleruję, jak właśnie jeżdżę po tym. I no tutaj to lustro jest naprawdę duże. Również kiedyś miałem wypolerowany swój nóż Alphabista, który niestety jest w częściach i aktualnie nie ma na sobie tej polerki, ale mogę mniej więcej pokazać, na czym ona polegała, i załączę do tego jeszcze zdjęcie. Tutaj te właśnie krawędź szlifu miałem bardzo ładnie wypolerowaną i naprawdę polecałbym spróbować każdemu wykonać właśnie swoją taką polerkę, śmieszną fryzurę, ponieważ jest to bardzo satysfakcjonujące, jak uda nam się wykonać coś takiego. A nawet przy papierku 2000, jak mogliście zauważyć, można uzyskać całkiem fajny efekt. Nie trzeba mieć takiej szlifierki jak ja, żeby mieć właśnie fajne lustro. Ja tu tylko to nabłyszczyłem, żeby to wyglądało ładniej. A tak to można właśnie fajny efekt uzyskać samymi papierkami. Ja swoje zamówiłem z Allegro i bardzo je polecam, są to papierki właśnie wodne i sprawdzają się, jak widać, bardzo dobrze. No, przed chwilą złożyłem jeszcze Barfly'a na nowym hardware'ze, nagrywałem wstawkę do recenzji tego trainera, zachęcam do oglądania, powinno już chyba być na odcinku, nie pamiętam kolejności, w jakiej wstawiam te odcinki, ponieważ aktualnie znajduję się w Niemczech i zarabiam sobie pieniądze. A wszystkie odcinki, które pojawiają się w wakacje, to jak już mówiłem na początku wakacji, to wszystkie odcinki nagrywam mniej więcej w tym samym czasie oraz je montuję. Ode mnie to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się, do następnego i cześć. No i ostatecznie mój Barfly wygląda tak. Użyłem tutaj czerwonej farby. Wytarłem ją na płasko i jak dla mnie daje bardzo fajny efekt. A będę dzisiaj polerował Barfly'a. Wypoleruję mu jedną z... Biały jeden, hipoalergiczny, mydło wpłynie skurwysynie.